Od tego pojazdu praktycznie wszystko się zaczęło. A co się zaczęło? Na tym pojeździe Hincul nauczył się kampić. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj małolitrażowy pojazd. M10 Wolverine. Co to takiego? Niszczarka 5. tieru. Co w tym pojeździe takiego jest fascynującego? Ano, działo. Tutaj mamy do wyboru kilka dział. Dla mnie najistotniejsze jest działo tak zwane trollowe. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy w stanie zdjąć na hita pojazd tego samego poziomu, w jakim my gramy. M10 Wolverine, powiem wam, że nauczył mnie ostrożnej gry. Tutaj mamy długi przeładunek, tak więc musimy być ostrożni. Mało tego, zobaczcie, tylko 340 punktów wytrzymałości. A jest to pojazd drzewkowy, tak więc co za tym idzie? Losowanie do siódemek. Dlatego dystans jak najbardziej powinniśmy zachować. Dlatego słuchajcie, że tutaj ta liczba punktów wytrzymałości jest bardzo, bardzo mała. Jeżeli chodzi o uszkodzenia, na dziale trollowym mamy aż 410. Owszem, penetracja nie jest najlepsza. Zawsze musimy szukać miękkich celów, tak abyśmy mogli zadać jak największe uszkodzenia. Jeżeli chodzi o pociski drugie, tutaj mamy hity. One, no powiedziałbym, że bardzo, bardzo kiepsko się spisują. Penetracja jest tylko 101 mm. Co więcej można powiedzieć na temat tego pojazdu? Jest to taki prekursor, mój prekursor nauki grania na dystans, co niektórzy by powiedzieli nauki grania w krzaku, albo co niektórzy by nazwali to kampieniem. Ja bym to inaczej nazwał. Gramy po prostu tak, jak nam maszyna pozwala, gramy tak, jak nasza drużyna nam pozwoli. Przeładunek tutaj trwa około 6 sekund, tak więc nie jest źle z moimi ze wszystkimi bajerami. Teraz zobaczymy dokładnie. Tak, około. I właśnie takie strzały w tym pojeździe kocham najbardziej. No prawie 6 sekund przeładowuję. Widzieliście, zdjąłem pojazd na hita. Owszem, nie jest to wcale łatwe, bo działo jest trollowe, długo skupia. Niby na papierze jest to 1,7 sekundy. Raczej tego bym nie powiedział. A jeżeli chodzi o celność, 0,53. Jest to również dobra nauka ogólnie strzelania właśnie z takich dział trollowych. Bo zobaczcie, nie jest to wcale takie proste. Tutaj nawet grając na piątkach mamy pojazdy dość twarde, takie jak na przykład KW-1. I nie jesteśmy w stanie taki pojazd zdjąć na hita, dlatego że tutaj używamy przeważnie pocisków burzących. Co za tym idzie, pojazd KW-1 jest sporym, naprawdę sporym wyzwaniem. Ale na przykład takie coś, to jest dla nas coś pięknego. Bez problemu jesteśmy taki pojazd w stanie zdjąć na hita. Jest to taka zabawka, bym powiedział, fun tank. Chociaż uczy pokory, nie mamy praktycznie pancerza, pojazd w ogóle nie jest opancerzony. Jeżeli chodzi o mobilność, 48 km na godzinę. Dla mnie na samym początku, jak zacząłem grać tym pojazdem, było naprawdę sporo pokory musiałem zastosować do tego pojazdu, dlatego że tak jak powiedziałem, pojazd jest bardzo miękki. Możemy bez problemu nawet na tym poziomie zejść na hita, tak więc uczy to zdecydowanie pokory. Radzę spróbować, popróbować grać takim pojazdem, sami zresztą zobaczycie i później możemy porozmawiać, czy ktoś kampi, czy ktoś po prostu stara się cokolwiek zrobić. Zresztą sami doskonale wiecie, jak to jest na miękkich pojazdach. Nie możemy jechać jak szaleni na pierwszą linię. Aj, nie weszło, szkoda, może teraz. No stój tam kolego. Ach, ruszył się. Dodatkowo tutaj te pociski są bardzo wolne, tak więc również musimy brać poprawkę, jak strzelamy. Jest to naprawdę dobry nauczyciel, taka maszyna. Nie gram często na tak niskich poziomach, ale ostatnio właśnie odpaliłem, chciałem zobaczyć, jak ten pojazd ogólnie się spisuje, dlatego że była to moja jedna z ulubionych maszyn. Możemy, o zobaczcie, niestety tylko zadaliśmy mu 84. Kiedyś tym pojazdem naprawdę, o proszę, i to właśnie kocham w tym czołgu. Kiedyś, w sumie w TDK-u, kiedyś tym pojazdem zagrywałem się bardzo. Dużo bitew mam rozegranych na nim. Losowania były ciut może lepsze. A teraz go w ogóle nie przebiłem. Ale chciałem właśnie zobaczyć, jak to jest po tej aktualizacji 6.0. Tego też gościa byśmy mogli zdjąć, w sumie na hita, ale
Jest to chyba magazynek, o ile się nie mylę. Chodź kolego, chodź, 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 jak ja bym się tak przyrżnął. Ach, nie weszło nam czysto. Gdzieś na gąsienicę poleciało. No i dobra, bronimy. Bronimy, używając krzaczka. Nie mam zbytnio na razie wsparcia, chociaż wracają już czołgi nasze ciężkie, tak więc wycofamy się, no bo ja dla takiego pojazdu jestem praktycznie na jeden strzał. I po aktualizacji 6.0, co zaobserwowałem, to zdecydowanie lepiej to działo się spisuje, szybciej skupia. No mamy tutaj zdecydowanie więcej możliwości, jeżeli chodzi o poprawę parametrów działa, niż w tej wcześniejszej wersji. To kółko było cholernie rozjechane, bardzo duże. Tutaj jest inaczej, dlatego że możemy to wszystko niwelować perkami, naszą załogą, jak i również dodając wyposażenie odpowiednie. Dobra, mamy cały czas tego pana, ale ja się chyba skupię tutaj na tych czołgach. Poszukamy sobie odpowiedniej miejscówki. Co do opuszczania działa, słuchajcie, jest tutaj minus 10 stopni, tak więc jest bardzo dobrze. Podobnym, bardzo podobnym pojazdem, chociaż lepiej opancerzonym, jest na tym samym poziomie pojazd M4 Med. Med amerykański 5 poziomu. Też posiada takie działo trollowe, ale ja chyba zdecydowanie wybieram jednak Wolverina. No i dobra, zostały nam dwa pojazdy. Taki, można powiedzieć, odcinek małolitrażowy. Nie jest każdy gra na tak wysokich tierach jak dziesiątki. Wielu graczy wiem, że używa właśnie pojazdów na tych niższych tierach. Piątki, szóstki, a nawet są tacy, co używają pojazdów czwartego tieru. No i dobra, już jest praktycznie po bitwie. Został nam jeszcze jeden pojazd, jest przy bazie. Nie wiem, czy do niego akurat zdążę dojechać. Co do samego pojazdu, polecam popróbować. Tą linię możemy prowadzić do E4, później jest Hellcat, tutaj mamy już zupełnie inny pojazd. Owszem, bardzo miękki, owszem, musimy również grać z tak zwanego krzaka, ale tam działo jest zupełnie inne. Mamy działo 90 chyba, tak, 90 z uszkodzeniami chyba 240, o ile dobrze pamiętam. I również na Hellcacie świetne potyczki można wyprawiać. Mamy lepszą, zdecydowanie lepszą mobilność, ale no mówię, pojazd nie jest opancerzony. Tak więc polecam Wolverina popróbować. Tutaj również możecie wybrać inne działa z innymi uszkodzeniami. Na przykład tutaj mamy to ostatnie działo, jest to 76 mm, uszkodzenia 115. No tych działów jest naprawdę sporo. Dla każdego coś się na pewno odnajdzie. Ja zdecydowanie jednak preferuję działo to trollowe, dlatego że naprawdę jesteśmy pod wrażeniem, jak zdejmujemy taką piątkę na hita. Wypowiedzcie się w komentarzu, czy graliście tym pojazdem, co sądzicie o takich maszynach niskolitrażowych i czy chcielibyście, żeby właśnie takich pojazdów na moim kanale również trochę się więcej pojawiało niż raz na, nie chcę tutaj mówić jaki rok, ale raz na rok. Tak więc z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam ślicznie za uwagę, taki piątkowy odcinek bez spiny. Do usłyszenia, hej!